na pewno ta rola była przede wszystkim pierwsza, dlatego że była w ogóle pierwsza, bo to był mój debiut. Ja jestem w szkole jeszcze, kończę szkołę w Łodzi. Kiedy miałam przyjemność wziąć udział w filmie Filipa, to byłam po drugim roku szkoły aktorskiej, więc na pewno to było strasznie stresujące dla mnie przeżycie. Ale samo dobieranie się do tej osoby, którą tam próbuję, było bardzo ciekawe. I bardzo się cieszę, że miałam okazję jakby rzucić się na taką głęboką wodę i jakby spaść z takiego wysokiego konia. Ciekawe było to pod tym względem, bo jakby z jednej strony miałam możliwość właśnie poznania tych ludzi, poznania Cyganów żyjących w Polsce, jakiejś tam części tych ludzi oczywiście, którzy są no kompletnie inni niż my, zachowują się kompletnie inaczej na co dzień, mówią zupełnie innym językiem, który jest, jeżeli chodzi o mnie, to nie przypomina mi żadnego języka, który słyszałam. Mają bardzo taką rozwiniętą tradycję, której się bardzo trzymają. No i tak, to wszystko jest bardzo ciekawe. A z drugiej strony ta postać, Irmina, jest osobą, która właśnie żyje na takim pograniczu. Z jednej strony jest tą cyganką, rzeczywiście wywodzi się z rodziny tradycyjnej, a z drugiej strony chciałaby też być normalnym człowiekiem. Chciałaby chodzić do normalnej szkoły z normalnymi, białymi ludźmi. I jakoś tak nie wie za bardzo, kim jest. I to chyba było ciekawe. To chyba było najciekawsze tak naprawdę. Szukanie właśnie tego, kim ona jest. Chociaż ona sama nie wie, kim jest, prawda?